Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, witam was serdecznie po krótkim urlopie. Trochę taki szok pogodowy, jak człowiek tutaj ląduje w Polsce, ale już jest wszystko ok. Wracam pomału do świata, że tak powiem, żywych. Wracam pomału do tej mojej ukochanej bukmacherki. Słuchajcie, przez te parę dni podglądałem, co tam, jak tam na Signalu sobie działacie. Widziałem, że bardzo dużo fajnych kuponów powchodziło, także się, słuchajcie, bardzo, bardzo cieszę. Ja tak krótko, informacyjnie, bo delikatnie padam, powiem wam, że od jutra mamy dwie nowe osoby, które będą pracowały w Akademii. Będę przyjmował kolejne osoby. Także dam wam znać, jak kogo będę potrzebował. Może ktoś z was będzie miał chęć dorobić sobie parę złotych i wspomóc mnie w tej walce z tymi dziadami, jak ja ich nazywam. Słuchajcie, no mam nadzieję, że korzystacie z tych superstasów, które wam zostawiłem. Tak jak wam mówiłem, notujcie sobie, jeśli na przykład widzicie, że liga węgierska na przykład często gęsto zawodzi, no to ją po prostu wyeliminujcie, tak? Bo tam widziałem, że się pytacie nieraz, że ta albo ta liga nie wchodzi. Piszecie mi, że bodajże Turcja chyba, tak? Ktoś tam o Turcji pisał. Słuchajcie, jeśli, no to właśnie ja o tym zawsze mówię, jeśli cokolwiek notujecie, to widzicie w pewnym momencie coś, czego normalnie człowiek bez notowania nie widzi. I jemu się wydaje, że wiecie, że cały czas Napoli zawala i tak dalej, wiecie, i ludzie mówią później, że Napoli kupon coś tam, a jak będziecie pisali, to się okaże, że na 180 razy zagrane Napoli, to tylko tak naprawdę 10 czy 15 razy wam nie weszło, a 165 razy wam weszło, tak? Dlatego ja zachęcam zawsze do notowania i do tego, żeby właśnie widzieć to niewidzialne i tyle. Słuchajcie, dostałem oczywiście znowu masę maili od was. Jest już dziewczyna, która będzie odpisywała na te wszystkie maile. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni co do szybkości jej działań i, że tak powiem, odpisywań. Mam nadzieję, że już wszystkie tematy teraz będą szybciutko załatwiane przez te dwie nowe osoby. Mam nadzieję, że nie będziecie już pisali, że po tydzień czasu czekacie na odpowiedź. Jeszcze raz was bardzo przepraszam za to, ale po prostu, no, że tak powiem, przerosła mnie ilość osób, które dołączyły do Akademii. Przerosła oczywiście, bardzo, bardzo się z tego cieszę, ale w pewnym momencie sam jedyny nie byłem w stanie tego wszystkiego naprawdę na bieżąco, że tak powiem, ogarniać. Dlatego wspomagam się teraz nowymi osobami. Mam nadzieję, że to wszystko będzie szło coraz lepiej. Mam masę planów, słuchajcie. Dociśniemy tego dziada na maksa, ile się tylko da. Już tam widziałem, chłopaki pisali, że dostają limity u bukmacherów. Ktoś tam napisał, prawdopodobnie Andrzej. Jeśli się pomyliłem, to sorry, że dostał już tam, bodajże chyba w Fortunie, jakąś tam czasową blokadę. Także cieszę się niesamowicie. Słuchajcie, szykuję te warsztaty, żebyście jeszcze bardziej widzieli na żywo. Będziemy sobie różne rzeczy tam opowiadali, żebyście zobaczyli, jak tego dziada można łupać naprawdę na maksa. Słuchajcie, jest pewna grupa ludzi, która mnie oczywiście bardzo nie lubi i powiem wam, mnie to śmieszy, naprawdę, mnie to śmieszy i mnie to bawi. Na początku mnie to oczywiście wkurzało, bo tak sobie pomyślałem, kurczę, ktoś mi się wchrzania, ktoś mnie obraża, ktoś mnie pomawia i się strasznie denerwowałem, naprawdę, denerwowałem się, bo sobie myślałem, kurczę, ci ludzie mnie w ogóle nie znają, a wypisują jakieś brednie na mój temat. Ale później, po konsultacji z panem mecenasem, wzięliśmy sobie takich trzech delikwentów, słuchajcie, tych jakichś tam Bogdanów, Legii, tej Legia i jakichś tam innych, te niki, co są poblokowane, pomimo tego, że są poblokowane, oni dalej mnie obrażali. Złożyliśmy sobie trzy takie pisemeczka i powiem wam, że oczywiście utrzemy noska tym ludziom, bo to nie jest tak, że każdy może sobie, słuchajcie, wejść i napisać na przykład, że Andrzej S to jest taki, taki, go obrażać, wiecie, publicznie. No nie można, nie można tak robić i na szczęście tutaj zadziałaliśmy szybko. Pan mecenas mnie jeszcze namówił, że jak parę takich wyroków pokaże później na stronie, no to po prostu każdy następny się zastanowi. No i tak sobie myślę, i tak zrobię i zobaczymy, pobawimy się, oni myślą, bo tam mi ktoś tam napisał, że no to się zobaczymy na sali sądowej i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sobie myślę, chłopie,
Przecież ja się z tobą na żadnej sali sądowej nie będę bawił ani nie będę się spotykał. Tylko oczywiście pojedzie prawnik, za którego ty jeszcze, kurczę, dodatkowo zapłacisz za tak zwane zastępstwo procesowe. Ale jeszcze o tym nie wiesz, więc być może się już niebawem dowiesz. Chyba jedna osoba już dostała, bo zaczęła mi coś wypisywać, że ona się wycofuje z tego, ona przeprasza coś, ale teraz już nie ma przepraszam, już mnie nazwałeś jakimś tam oszustem i tak dalej, więc tak jak ci obiecałem, ja te tematy zawsze doprowadzam do samego końca, bo ja żadnym oszustem nie jestem. To, że walczę z wielką machiną, walczę. Nie walczę, ja próbuję po prostu, że tak powiem, jakiejś grupie ludzi otworzyć w pewnym sensie oczy i pokazać im, że ten świat nie jest taki, jak oni go widzą, że tych dziadów da radę ogrywać, tylko trzeba to zrobić w sposób zupełnie inny niż pokazują wam różnego rodzaju strony, które sprzedały się firmom bukmacherskim i umieszczają na swoich stronach banery. Ale o tym już nie gadam, bo to już wiele razy o tym mówię. Cały czas to mnie to wkurza i dlatego słuchajcie, i dlatego się powtarzam, no ale wkurza mnie to i tyle. Doszło nawet do tego, że jakiś jeden wariat, nie będę ujawniał oczywiście jego personaliów, ale już je zdobyłem, wydzwania, słuchajcie, do mnie w nocy, więc prawdopodobnie no, ma chłopak trzecią zmianę, tak zwaną nockę i za każdym razem dzień w dzień do mnie wydzwania. Ja sobie oczywiście robię print screeny, zgłoszę to w odpowiednim czasie, jako jakiś, nie wiem, stalking, nękanie czy coś, też żeby utrzeć noska takiemu właśnie, jak ja ich nazywam bardzo grzecznie, jełopowi. Już raz miałem taką przygodę w swoim życiu, dawno, dawno temu, jakiś wariat wysyłał do nas non-stop maile, słuchajcie, maile, SMS-y, ale on to robił w taki sposób, że my nie byliśmy w stanie nawet odebrać na telefonie potwierdzenia z banku, żeby zaakceptować jakąś transakcję w banku. Wiecie, jak się robi przelew, coś, przychodzi kod autoryzacyjny i wtedy trzeba ten kodzik wpisać i transakcja jest zaakceptowana. Tak się jakaś jełopa na nas uparła, że po prostu non-stop z premedytacją z jakichś tam bramek, to było chyba z 15 lat temu, wysyłał non-stop jakieś głupoty, kompletne bzdety, jakieś tam kopiuj, wklej jakieś teksty z wirtualnej, wrzucał czy coś, no tylko po to, żeby nam zablokować pracę, tak? No ale znowu zgłosiłem się do tego mecenasa, mówię, panie Jakubie, no taka i taka sprawa, mówię, no generalnie to olewamy, no ale czasami jest to uciążliwe, bo na przykład trzeba zrobić jakąś transakcję, zatwierdzić, no i nie można, no bo te SMS-y spływają non-stop, więc nie mam szansy na ten. No i co? No i gościu znowu skazał co złożyć, złożyliśmy pismo, ciach, pak, ja już o tym w ogóle zapomniałem, a bo u nas wiecie, jak to wszystko działa. Pół roku później dostaję wezwanie na sprawę sądową, pach, ciach, jedziemy tam wtedy, pamiętam, z kumplem i okazuje się, stoi taka pierdoła z jakiejś tam mieściny, no i coś tam mówi, że panowie, sorry, coś tam, co ja mówię, ale o co tu w ogóle chodzi? Okazuje się, pach, sprawa karna. No i jak to się skończyło, to powiem wam szczerze, nie wiem, nie pamiętam. On jakiś dostał chyba jakąś grzywnę za to, ale nie chcę zmyślać, żebyście później nie mieli do mnie pretensji. No generalnie to nie jest tak, że tak wam mówię, że każdego można sobie tak bez, wiecie, bez niczego obrażać. A jeszcze mi dzisiaj prawnik powiedział, że odblokuj, Robert, te komentarze. Odblokuj, wszędzie odblokuj komentarze. I on mówi, każdą jedną tą osobę, która cię nazwie w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, będziemy później ścigali i tak dalej. Ale ja powiem wam szczerze, nie chcę być jakimś takim, kurczę, wiecie kim, tak? Ja mam gdzieś, ja rozumiem, że ludzi niektórych to boli to, co ja robię, ale niech ich boli, no co mnie to obchodzi, niech ich to boli. Ja, tak jak cały czas mówię, słuchajcie, będzie was jeszcze bardziej bolało, tych wszystkich, którzy działają z dziadami, bo chciał, nie chciał, my będziemy wygrywali. Tych ludzi świadomych będzie coraz więcej. Na szczęście ci ludzie zmieniają, słuchajcie, swoje podejście. Idzie to oczywiście opornie, bo to wymaga troszeczkę zmiany myślenia. Nadal jest bardzo duża grupa ludzi, która w nic nie wierzy i jak widzi jakąś akademię gry, to sobie myślą, a tam to jest jakaś ściema, popelina i tak dalej. Jak wrzucam te kupony wygrane, słuchajcie, na Facebooka, to ktoś tam ostatnio, to takie typowe polskie, wrzuciłem chyba Andrzeja kupon, Andrzej, pozdrawiam serdecznie, no wygrywa chłopak po prostu niesamowicie duże pieniądze u tych bukmacherów.
Ja się dziwię czasami, że on jeszcze pracuje. I już tam ktoś napisał, że to pewnie Andrzej, to jestem też ja. I żeby mu w ogóle pokazać skany konta bankowego i czegoś tam w ogóle. I tak sobie patrzę czasami na to i sobie myślę, Chryste, Panie, kim ty, misiu, jesteś kolorowy, żebyśmy my ci cokolwiek pokazywali, cokolwiek udowadniali. Przecież tam kompletnie nie zależy na twojej osobie w żaden sposób, więc jak nie wierzysz, opuść ten kanał, nie oglądaj go, nie słuchaj. Jak mówisz czasami jeden z drugim, że ja gadam bez sensu, to po co tego słuchasz? To idź sobie na jakiś forum, na jakąś stronkę, poglądaj sobie reklamy bukmacherów, skorzystaj z bonusu za 25 zł, dadzą ci jakieś cuda wianki za kolejne 25 zł i ciesz się życiem. Przecież nie musisz tego słuchać. Wracając do bardziej optymistycznych rzeczy i oczywiście pozdrawiam tego mistrza, który wyzwania w nocy. Włącz kolego myślenie, przecież ja telefon wyciszam. Także wstaję rano, patrzę i myślę sobie, no wariat, normalny wariat. 164 połączenia nieodebrane. Od trzeciej w nocy do którejś tam. Sprawdzimy, misiu, gdzie pracujesz. Nie martw się. Ja jestem naprawdę pod tym względem, jak ktoś mi nadepnie na odcisk, to naprawdę, uwierzcie mi, ja jestem delikatnie sfiksowany na tym punkcie, że ja dojdę bez problemu, naprawdę, zajmie mi to trochę czasu, ale dojdę, gdzie taki jegomość pracuje, bo przecież teraz jeszcze te telefony, to jest wszystko gdzieś rejestrowane. Nie ma żadnego większego problemu. Zgłoszę takiego mistrza, dowiem się, gdzie on pracuje, narobię mu wstydu, już kiedyś też była taka sytuacja, że panu żeśmy narobili wstydu na maksa, bo się okazało, że pan był na, w cudzysłowie, w miarę wysokim stanowisku, ale robił po prostu rzeczy takie, no takie świńskie rzeczy, które byście nawet, no nie przypuszczali, że można robić. Także słuchajcie, mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie pełną parą. Tak jak wiecie, czekam w tej chwili na bramkę. Już tutaj chyba jeden meczek mamy, ten powyżej 1,5 gola trafiony. Z tego co kojarzę, tak, już ten Kasim już jest 2-0, więc teraz czekamy sobie jeszcze tylko, aż w meczu HPL Afula padnie minimum jeden gol w drugiej połowie. Później dołożymy 1,5 gola w Edynburgu i mam nadzieję, że dzisiaj zakończy się to 3-3. Jutro mamy już też meczyki popisane tutaj na Superstacie. I powiem wam, postaram się też zrobić taką analizę, to co was właśnie, o czym wam zawsze mówię, że zrobimy sobie po tym 31 stycznia, to będzie 195 typów, to już ta próba będzie w miarę taka jakaś tam sensowna, zrobimy sobie podsumowanie i przeanalizujemy sobie, co wchodziło, co nie wchodziło, jakie ligi, jakie typy i tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy wyciągnąć sobie wnioski i w lutym polecimy sobie jeszcze bardziej precyzyjnie te mecze. Usuniemy te, które nie wchodziły w styczniu i zobaczymy, jak nam wyjdzie w luty. Ale to wiecie dopiero w pewnie jutro albo pojutrze to zrobię. Póki co czekam na gola tutaj w tym HPL-u. Afula, albo może te Irony Rishon strzelić, obojętnie, ktokolwiek niech strzeli gola i będzie trafiona. Słuchajcie, to tyle, nie będę narzekał, bo nie chcę być narzekaczem. Oczywiście dostałem też masę super fajnych maili, za które wam bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że zaczynacie, jak to ktoś tam napisał, jarzyć, o co w tym wszystkim chodzi. No i co, i zachęcam po raz kolejny do notowania, naprawdę, notujcie, notujcie i jeszcze raz notujcie, wtedy będziecie wiedzieli, co z czym i dlaczego tak się wszystko to odbywa. Wszystkiego dobrego wam życzę, wracam do waszych maili, wracam do dołączania nowych osób, bo bardzo dużo osób teraz znowu dołączyło, bardzo wam dziękuję. No i co, no i tak chodzi mi po głowie, chodzą mi po głowie pewne niespodzianki dla was, ale to mają być niespodzianki, więc się dowiecie na dniach, już niebawem. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, trzymajcie kciuki, aby tu strzeli, jeszcze im zostało z 10-11 minut, brameczkę, wtedy będziemy mieli trafione, a jak nie będziemy mieli trafionego, no to też przeżyjemy jakoś ten jeden mecz. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej, cześć, pozdrawiam.